Nauka jest bliżej będzie hasłem nadchodzącego 4. Śląskiego Festiwalu Nauki. To największe tego typu wydarzenie o charakterze popularno-naukowym w Polsce. Tym razem w ciągu 3 festiwalowych dni zaplanowano moc atrakcji dla wszystkich gości niezależnie od wieku. Impreza w warstwie merytorycznej organizowana jest przez 7 uczelni wyższych z regionu na czele z Uniwersytetem Śląskim. Od początku chcieliśmy pokazywać naukę śląską, a nie tylko jednego uniwersytetu. I to się sprawdziło, dlatego że bardzo ważne jest, że festiwal nie jest imprezą promującą uniwersytety, tylko promującą naukę. I ludzie nam uwierzyli, a przede wszystkim nasi partnerzy, znakomite uczelnie Śląskiego Regionu i Zagłębia, dołączyli do nas i robimy to razem i myślę, że to zadziałało. W ubiegłym roku przekroczyliśmy liczbę 35 tysięcy uczestników. Społeczeństwo nie chce się tylko bawić, to znaczy, że szuka rozrywki poważniejszej, dającej korzyści dorosłym, dzieciom, właściwie widzom w każdym wieku. I to chyba cieszy mnie jako nauczyciela najbardziej, mianowicie, że rozrywka może być mądra, może być kształcąca, może być interesująca. Dziesiątki tysięcy zwiedzających Festiwal Nauki potwierdzają takie przeczucie. Że pokazujemy potencjał naukowy nie tylko Katowic, ale całego regionu i wychodzimy z tym na zewnątrz, dosłownie na wyciągnięcie ręki. Dostępna jest nauka nie tylko jak na co dzień dla studentów i pracowników naukowych naszych wspaniałych uczelni, ale przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców, od tych najmłodszych do najstarszych. Każdy z nas lubi wiedzieć więcej. Każdy z nas lubi być mądrzejszy. W szkole trochę nas do tego zmuszają, a na festiwalu nie. Na festiwalu przychodzimy, otwieramy szeroko oczy, szeroko głowę, rozglądamy się i podchodzimy do tego miejsca, które nas interesuje. A jak jedno nas zainteresuje, to zapewniam, że pozostałe po kolei też będziemy chcieli zobaczyć. Takie miejsca, takie imprezy mają ogromny sens. Jedną z nowości 4. SFN-u będzie konkurs Pop Science dla propagatorów nauki działających na różnorodnych polach z wykorzystaniem różnych form komunikacji. Chcemy pokazywać najlepszych promotorów nauki z Polski, także chcemy zapraszać tych ze świata, jak Seth Szostak choćby, którzy umieją to, co potrafią najlepsi dydaktycy i nauczyciele, czyli przetłumaczyć rzeczy trudne na język prosty, ale także zrobić to w taki sposób, żeby zapalić tego, do kogo się mówi. Żeby inaczej mówiąc wychować przyszłe pokolenie naukowców. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do udziału w 4. Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach. Koniec stycznia, 4. edycja, wszystkie 3 poprzednie były udane. Ta będzie na pewno najlepsza. Festiwal potrwa 3 dni. Rozpocznie się 25 stycznia w Teatrze imienia Stanisława Wyspiańskiego spektaklem opowiadającym o życiu i pracy Marii Skłodowskiej-Curie, a następnie 26 i 27 na przybyłych gości będzie czekało wiele naukowych wrażeń w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.